Cześć kochani, witajcie na kanale Sklepu Skrap Pasja, z tej strony Gosia z kanału Gosiowy Świat i dzisiaj chciałam wspólnie z Wami wykonać dla siebie taki fajny albumik kobiecy z kolekcji Graceful od Mintay by Carola, ale takim najważniejszym tutaj, najważniejszą rzeczą, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, są bazy od Eco Scrapbooking, które są dostępne teraz w sklepie. Różne to są bazy, to są też albumy typu bazy liszek, one też są dostępne w sklepie, także możecie spokojnie tworzyć album już, możecie sobie kupić gotową bazę w sklepie. Ja sobie kupiłam właśnie taką sprężynową, tutaj mam 7 kart, będę chciała je ozdobić właśnie papierem od Mintay by Carola Graceful. Jednakże jeśli chodzi o papier, to możecie ozdobić jakim chcecie, jaki Wam się podoba. Mi się bardzo podoba ta kolekcja, mam też jej większą wersję. Mam też już powycinane elementy do wycięcia. I tutaj drugim takim głównym produktem, który chciałam Wam pokazać, jest ten wykrojnik. To jest wykrojnik właśnie, jak widzicie, taki do podkładania zdjęć. Ten wykrojnik nie jest drogi, a jest rewelacyjny. Bardzo serdecznie Wam go polecam, ponieważ tymi, wiecie, dziurkaczami, tymi takimi, one też fajnie dają radę, tylko trzeba zawsze pamiętać tutaj dawać ten marginesik. A tutaj robimy sobie 4 takie, wycinamy, podkładamy pod zdjęcie 9x13 czy 10x15 czy jakiś inny format, wkładamy, idealnie przyklejamy i mamy gotowe narożniki do zdjęć. Właśnie albumik będzie na zdjęcia 9x13, więc już sobie tutaj przygotowałam, żeby sobie dorobić właśnie te już gotowe narożniczki. Cóż jeszcze? Jeszcze na pewno użyję do związania albumu gnieciuszków. Możecie znaleźć je z marki Crafting You Design, możecie znaleźć też Old Fashion Ribbon albo jakieś inne. W sklepie jest duży teraz fajny wybór tych gnieciuszków, także też Was serdecznie zapraszam do zakupów. No i co? I chyba zaczynamy. Albumik będzie prosty. Będzie tylko ozdobiona tutaj, wiecie, będzie przyklejony ozdobny papier, będzie na to zdjęcie i tutaj dookoła jakieś dodatki, jakieś wycinanki, być może jeszcze coś wytnę w międzyczasie, zobaczymy. Tutaj na pewno będzie jakaś kieszeń, czy wykonana wykrojnikiem brzegowym, czy dziurkaczem brzegowym. To już też to, co macie, to co znajdziecie w sklepie. Nie sugerujcie się konkretnie tym, który ja tutaj użyję. No i na koniec tu chyba też zrobię jakąś kieszonkę i na sam koniec będę ozdabiała okładkę i przed ozdobieniem okładki pamiętajcie przykleić wstążeczkę czy coś, czym będziecie chcieli wiązać swój album. W moim przypadku będzie to właśnie ta wstążeczka vintage. No więc dobrze, ja zabieram się za ozdabianie albumu. Tutaj już sobie przygotowałam pierwszą kartę. Widzicie, idealnie do tego albumiku pasuje papier 15x15. Jedynie będzie nam potrzebny dziurkacz zaokrąglający rogi. Ja mam takie 3 w jednym, w sklepie są inne. Podlinkuję Wam na pewno. Także tutaj to się przyda, jeśli chodzi o tworzenie tego albumiku, ale też zawsze można sobie przełożyć, odrysować i wyciąć nożyczkami i też będzie super. I teraz to, co zrobię, to na pewno wytnę sobie, tutaj będę potrzebowała 15, 14 na pewno, może 15 tych narożniczków sobie wytnę i wydaje mi się, że wytnę je w kolorze właśnie fioletowym i różowym. O, właśnie ten róż i ten fiolet wytnę sobie narożniczki przy pomocy maszynki. No i będę sobie ozdabiała stronę po stronie. Zobaczcie. Są rewelacyjne i na dodatek marnują mało papieru. To jest po prostu plus tych wykrojników. Także ja sobie teraz podocinam pozostałe potrzebne mi narożniczki i za chwilkę do Was wracam. Słuchajcie, z kartki 15x15 wyszło mi 12 takich kwadracików, znaczy trójkącików.
Znaczy na 12 zdjęć, nie na 12, tylko 12, na 12 zdjęć, 12 razy 4, dobrze. 12 razy wycięłam i zobaczcie, tylko tyle papieru się zmarnuje, po prostu. O, i nawet można to wyciąć, żeby się nie zmarnowało. Po prostu rewelacja, powiem Wam, ten wykrojnik. Bardzo serdecznie Wam go polecam. Ja dotnę sobie jeszcze dwa, myślę, że może z białego papieru, a może też z tego fioletowego, bo wszystkie wycięłam fioletowym, to może niech będzie też fioletowym. Także dotnę jeszcze dwa, żeby mieć te 14. I zabieramy się za albumik. Zobaczcie, już albumik prezentuje się rewelacyjnie. Sam fakt poprzeklejania tych pięknych papierów, mówię, czy to tych, czy innych, sprawia, że jest cudnie. Tutaj nie oklejałam, bo tu będę robiła okładkę, to na koniec zostawiam. I teraz biorę sobie moją kartkę dociętą na wymiar 9×13. Biorę sobie cztery narożniczki i zakładam na tą kartkę. Nie wiem, czy sobie nie dotknę drugiej, bo ta już jest, no widzicie, już trochę zużyte narożniki przeze mnie, bo ja już używałam tego, tej kartki 9×13. Także być może, że zaraz sobie dotknę drugą, żeby mi było łatwiej nakładać. O, zobaczcie. Mamy równiusieńko, równamy, możemy troszeczkę poodsuwać, nie musi być idealnie do roga, można troszeczkę luzu dać, bo to też zależy, jak zdjęcia wywołamy. I przykładamy, czy chcemy pionowo, czy chcemy poziomo, to już jest nasza inwencja, czy chcemy tak, czy chcemy tak. Ja tym razem przykleję sobie poziomo. W ten sposób, można wyżej, można niżej, tu przykleję na środku i tutaj smarujemy. O, nowy magic, tamten w plastikowej tubie mi się właśnie skończył i nowy magic, no on ma to do siebie, że cieknie na początku, więc nie miał kiedy, bo tu potrzebuję akurat bardzo, bardzo cieniutko tego kleju, także tutaj cieniusieńko kleju. Tu mi trochę za grubo wyszło, no ale to wina, wiecie, Magica. Potem on się już unormuje. I zobaczcie, przyklejamy sobie. O. Zakleję, niech nie leci. Przyklejamy, przyciskamy ładnie kością. O, rusza się, to można jeszcze popoprawiać, żeby to było w miarę równo, w miarę ładnie. O. O. I wyjmujemy
i mamy gotowe narożniczki. I teraz jak będziecie ozdabiali, to przykładajcie sobie tutaj kartkę, nie musicie jej wkładać, i przyklejajcie tak, żeby nie zasłonić zdjęcia. Wszelkie tutaj pomysły, wszystko jak Wam się podoba. Także ja sobie na razie poprzyklejam wszędzie narożniki, gdzie nigdzie poziomo, gdzie nigdzie pionowo. Także wszystko zależy od tego, jak tam mi się spodoba, ale myślę, że tu będą pionowo, a tu poziomo. Chociaż zobaczymy, bo to też zależy. Ale pewnie tak, a chociaż czasami może nie, bo tutaj na przykład tą dziewczynkę chciałam zasłonić, bo ona akurat jakoś tak kolekcja mi się podoba, ale ta dziewczynka nie pasuje do mnie, nie jest w moim stylu, o tak powiem. Dobrze, to ja zabieram się za przyklejanie narożników.
Słuchajcie, kochani, jako że film ten wyjdzie bardzo długi, to podzielę go sobie na części. W drugiej części ozdobimy okładkę, tak jak mówiłam, wstążeczki vintage. Mi się już ten albumik zaczyna bardzo, ale to bardzo podobać. Jeszcze jak tutaj zwiążemy, to te karty nie będą tak nam tu latały. Ładnie ozdobię okładkę razem z Wami. Tutaj zrobimy kieszonki, tak jak mówiłam. Na ostatniej stronie pewnie tak samo. Także widzimy się w kolejnej części. A tymczasem pokażę Wam, jak tutaj ozdobiłam. Tutaj dodałam takie półkryształki. Podlinkuję Wam podobne w opisie filmu. Jak ktoś mnie zna, to wie, że ja muszę dodać jakieś półkryształki, półperełki. Tak jak widzicie, zdjęcia poziomo i pionowo nie ozdabiałam za dużo, ponieważ papier jest bardzo zdobny, więc wystarczy jakaś jedna delikatna ozdoba. Troszeczkę tej gazy dodałam gdzie nigdzie, w zasadzie na większości stron, chociaż no nie na wszystkich, bo na przykład też tutaj nie ma i w kolejnych też kilku nie będzie. Ale ta gaza nadaje takiej lekkości naszej pracy, naszemu albumowi. Ja bardzo lubię dodawać gazę do tego typu prac, a to taka właśnie delikatna kobieca praca. No, mam nadzieję, że albumik Wam się podoba. Ja mam zamiar wypełnić go w tym roku zdjęciami takimi właśnie z tegorocznej wiosny, z tegorocznego lata, z tych wakacji, które mam nadzieję już niedługo przyjdzie to ciepełko i zaczniemy się właśnie cieszyć ciepłem i będziemy mogli robić fajne, kolorowe, wesołe, takie pozytywne zdjęcia. Tutaj 9x13. No, mam nadzieję, że ten albumik Wam się podoba. Okładkę zrobię troszeczkę bardziej ozdobną, bo też tak lubię, a że to jest albumik dla mnie, to wiecie, to mogę troszeczkę zaszaleć z tym, co lubię, a nie z tym, co muszę. O, być może tu jeszcze dodam napis. Być może, o, faktycznie, może tutaj jeszcze dodamy jakiś napis. O, może być ten. Gdzieś tutaj widzicie, dwie strony omijaki zrobiłam. I tu jeszcze mi się odkleił napis cudowności, ale chyba mi się tutaj już nigdzie nie zmieści, chociaż może tutaj go wcisnę. O, po prostu mi się odkleił od tej tablicy, więc go tutaj podkleję. Super. I ostatnia strona. Myślę, że tutaj będzie zdjęcie z moim kochanym mężem. No i tak jak mówię, widzimy się w kolejnej części filmu, której ozdobimy sobie okładkę. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa!